Witamy wszystkich bardzo serdecznie na kanale Batna24. Dzisiaj, jak widzicie, biuro w plenerze, ruiny zamku Olsztynia opodal Częstochowy. Będziemy dzisiaj testować nowe dzieło Ubiquiti Networks, AirFiber na 60 giga z opcją Failover na 5 GHz. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dzisiaj przygotowaliśmy się na warunki polowe. Do zasilenia Ubiquiti AirFiber 60 mamy dwa akumulatory Extralink 12V 9 Ah połączone szeregowo. Daje nam to 24V. Wszystko jest podpięte do MikroTik Router Board Hex S, bardzo wydajna jednostka, która daje nam opcję zasilania poprzez POE. Przeprowadzimy sobie dwa etapy testów przepustowości. Pierwsze za pomocą wbudowanego narzędzia dostarczonego przez Ubiquiti. Zrobimy sobie speed test w dwie strony. Natomiast drugi test, jaki wykonamy, to będzie MikroTik Bandwidth test za pomocą protokołu TCP UDP w jedną stronę i w dwie strony. Zobaczymy, jaką przepustowość osiągniemy. OK, link zestawiamy na odległość 1,5 km. W dokumentacji producent podaje, że możemy AirFibera 60 zestawić na odległości 2 km w częstotliwości 60 GHz, dlatego 1,5 km powinno w zupełności wystarczyć, aby osiągnąć odpowiednią przepustowość. Przepustowość rzędu 1,8 gigabita, czyli powinniśmy zamknąć gigabit, prawie gigabit w jedną stronę. Zobaczymy, czy nam to się uda. Na chwilę obecną mamy sygnał minus 70 na 60 GHz, natomiast na failoverze, czyli 5 giga, mamy sygnał minus 68. Dowizujemy sobie anteny, zobaczymy wówczas, jakie przepustowości osiągniemy. OK, słuchajcie, zanim przystąpimy do wizowania anten, może trzy słowa na temat konfiguracji urządzeń. Otóż ustawiliśmy sobie urządzenie, które jest z nami, w tryb Access Point, Country Poland. Jeśli chodzi o częstotliwość 60 giga, to jest 64800. Szerokość kanału dla 60 giga to jest aż 2160 MHz, bardzo szeroko lecimy. Natomiast failover na 5 GHz wybraliśmy częstotliwość 5210 z uwagi na to, że akurat ona nie jest w DFS-ie. W związku z tym nie musimy czekać na negocjacje połączenia. Szerokość kanału dla piątki to jest 80 MHz, output power 25 dBm, działamy. Minus 75, minus 72. Minus 66, super, minus 67, minus 75 za daleko, minus 72, minus 70. OK, słuchajcie, jest idealnie. No to lecimy, kurde. No kurczę, zamku gigabit w ogóle, nie? 998 megabitów na sekundę w ogóle i to jest opcja transmit w ogóle. Receive tak samo było, ale słuchajcie, to tnie idealnie pod sufit w ogóle, to jest idealnie. Na 60 GHz oczywiście lecimy. Mistrzostwo świata Ubiquiti. Kawał dobrej roboty, kurczę. Za takie pieniążki, taki sprzęt, no słuchajcie, no piękna sprawa, no. Jeszcze testowaliśmy to na failoverze na 5 GHz, zresztą wszystko będziecie widzieli z mojego pulpitu. To na 5 GHz, jak nie spięła nam się 60, to poleciało nam 400 megabitów. Naprawdę cacula. Ubi, brawo, brawo Ubi. Słuchajcie, w tym momencie robimy test w dupleksie. Duration 30 sekund i w tej X-y poleciało nam 819 megabitów, jednocześnie RX-y 836. To mamy jakieś 1,5 gigabita. Wprawdzie weźcie pod uwagę to, że tutaj troszkę wieje i ciężko jest nam dowizować anteny, bo jak widzicie, też maszt nie jest super stabilny, nie jest to kratownica, ale mimo wszystko przy sygnale minus 69 częstotliwości 64,8 GHz uzyskaliśmy tutaj bardzo rozsądną przepustowość, słuchajcie. Naprawdę, osobiście jestem pod wrażeniem. Za te pieniążki taki sprzęt, super. OK, kolejny etap testów za pomocą bandwidth testa mikrotikowego. Odpaliliśmy sobie w protokole UDP Direction Receive. No, na chwilę obecną mamy 970 megabitów. Jeszcze sprawdzimy sobie, przy jakich pingach to leci, żebyśmy mieli świadomość obciążenia sieci. Tamten MikroTik ma adres 10.0.0.100.10. Już patrzymy.
No panowie, no słuchajcie i panie, przy 980 megabitach i CMP do tamtego urządzenia na odległości 1,5 kilometra, to jest 5 milisekund. Myślę, że całkiem spoko. Okej, słuchajcie, takie małe podsumowanie w takim razie naszych testów, bo udało nam się z sukcesem przepchnąć 1,8 gigabita w dwie strony. Bardzo wdzięczne urządzenie AirFiber 60. Wprawdzie, jeśli chodzi o zysk anteny na 5 GHz, to jest tylko 11 dB, natomiast na 60 GHz aż 38. Natomiast na 1,5 km zestawiliśmy bardzo stabilny link, mimo tych warunków, jak widzicie, tutaj mamy małą stabilność. Trochę wieje dzisiaj, wprawdzie na ostatni dzień lata słonko świeci, piękne miejsce i chyba dlatego nam się udało uzyskać tak dużą przepustowość. Gorąco to polecam, zapraszamy na www.batna24.com, jesteśmy dystrybutorem sprzętu sieciowego Ubiquiti oraz wielu innych firm. Zapraszamy na nasz sklep, zapraszamy na nasze forum internetowe www.forum.batna24.com, gdzie można się wymieniać swoimi spostrzeżeniami z całą wspólnotą. Cóż więcej, dzięki wielkie za wspólne oglądanie. Siema!